Mam dzisiaj dobry dzień, ale mogę mieć lepszy, więc robię sobie dzisiaj lepszy dzień. No bo jest, już druga kawa. Gorąca druga kawa. Poza tym mam jeszcze coś. Mam dwa banany na siłownię, bo zaraz idę na siłownię poćwiczyć. Chciałbym wam dzisiaj fajne miejsce we Wrocławiu pokazać. Pergola. W okresie letnim jest to wielka multimedialna fontanna, a teraz w okresie zimowym jest to wielka, czekajcie, są tam pokazy świątecznej iluminacji wraz z muzyką, więc coś ładnego, będą kolorki, będzie kolorowo, będzie świątecznie. Zabieram was dzisiaj na tą iluminację na pergolę. Sam chciałbym zobaczyć, jak to wygląda, bo nigdy na czymś takim nie byłem. Byłem na pergoli, gdy były fontanny multimedialne wraz z muzyką i to byłem parę razy. A na świątecznej iluminacji świetlnej z muzyką nie byłem. Niestety źle mi się wrzucił dzisiejszy vlog i teraz jeszcze raz go renderuję i będę zaraz wrzucał w internety. I po tym wychodzę. Dwie kropelki witaminy D. Dziwny smak. I do tego dwie tabletki. Co to jest? Są magiczne tabletki energii. To jest guarana i kofeina. Na zdrowie. A może to przez to mam mniej energii? Miałem mniej energii. Przez to, że brałem je wcześniej, przestałem je brać i straciłem taką energię. Może trzeba je codziennie brać. Hi, taka lepsza kawa. Kawa w tabletce, kofeina, guarana. Jest bardzo zimno na dworze, minus 3 odśnieżałem z 10 minut, auto było tak zaśnieżone. No dawno nim nie jeździłem, a teraz na siłownię. Koniec treningu, a ja? Masuję się jak zwykle, to co sobie ostatnio obiecałem, żeby masować się przed i po treningu, żeby wspomóc moje nadwrężone nogi. Wcale to nie jest tak łatwe, jakby się mogło wydawać. A boli? I to bardzo. Jestem zwycięzcą, a dzisiaj mam banana. Banana na siłowni wziąłem. Rzadko jem w ogóle jakieś owoce na siłowni, rzadko cokolwiek biorę do jedzenia na siłowni. Pora to zmienić. Widzicie, jaki garnek mam na głowie? Przydałoby się coś z tym zrobić. Zaraz jadę do siostry, niech mnie obstrzyże. Fryzjera, u którego się strzygłem, było średnio, więc zaufam siostrze. Mam nadzieję, że jej to jakoś wyjdzie. Już się z nią umówiłem, więc jadę do niej. Dobrze, że dzisiaj ma czas. Mam nadzieję, że jakoś fajnie to będzie wyglądać, że w końcu będę mógł ściągać tą czapkę na luźno. Nie cały czas w niej chodzić, bo fryzura nie ta. Oby ci się udało. Wierzysz w siebie? Marka strzygła. Ale wierzysz w siebie? No to już wiem, jak będę wyglądał. Tak wygląda, przynajmniej już nie jest dookoła równo, jest fajnie z boku zrobione. Dziękuję. Tak jak ci wcześniej mówiłem, niech ci Bóg w dzieciach wynagrodzi. Lepiej nie. No, ale i tak czapka na to. Podoba mi się ostrzyżone, ale pora już wychodzić. Idę dzisiaj na iluminację świetlną na pergoli we Wrocławiu. Tam, gdzie normalnie w lato jest fontanna wystawiona multimedialna, tam dzisiaj jest iluminacja świetlna. W sensie przez całą zimę będzie, więc kolorowe światełka będą razem z muzyką. Dałem wodę od siostry. Dziękuję. Niech ci Bóg w dzieciach wynagrodzi. Czyli teraz wyruszam na iluminację. Idę na autobus i spotykam się ze znajomym zaraz przed iluminacjami, albo kawałek przed, albo na dworcu. Gdzieś tam na pewno się na mieście spotykam. Iluminacje dzisiaj, światełka. Doszliśmy do hali stulecia. Się okazuje, że w hali stulecia są targi książek. Trzeba wejść, zobaczyć, jak to wygląda w środku. No i w środku wejście 5 zł do festiwalu książki. Hala stulecia od środka. Festiwal książki, możecie sobie tutaj książkę kupić, sprzedać pewnie też, no to w sumie sprzedają.
fajne te targi książki. Dużo wydawnictw jest. Oprócz książek to są różne inne rzeczy sprzedawane. I dobry ser. I dobry ser Jędrzej sobie kupił. Poza tym jest dużo innych rzeczy tutaj dookoła. Ale książki też są. Są też gry. Są jakieś wycieraczki z motywem książek. O, ale my idziemy dzisiaj na światełka. W sumie to już jesteśmy przy wyjściu. Wychodzimy, tak? Wychodzimy na światełka. Na pokazie iluminacji ponoć co 20 minut są tutaj te pokazy. Mam nadzieję, że są te dzisiaj pokazy, bo to jest razem z muzyką, no i będę czekał. Jak coś będzie, to będzie. Jak nie będzie, to stąd idziemy. Powinno być raczej, tak mi się wydaje. Poza tym bardzo ładnie to wygląda, podoba mi się. Kolorowo tutaj fajnie, bo takie święta. I normalnie tu jest fontanna, taka multimedialna, ale że jest zima, to jest wszystko wyłączone i wstawili tutaj światełka. Muzykę słychać i z tyłu zaczyna się pokaz. Chociaż to jak przed chwilą, prawda? No. Tak samo to wygląda, tylko że z muzyczką taką świąteczną. Wizualnie nic się nie zmieniło. No wizualnie się nic nie zmieniło, no to prawda. Ale jest muzyka. Tak świątecznie się trochę czuję, jak ta muzyka jest. Dodatkowo muzyka była i tyle, której praktycznie nie było słychać, jeżeli ktoś się nie wsłuchał, więc czy warto iść? No jeżeli chcecie iść na spacer, no to tak. A teraz wracam do domu. Teraz pora wypoczywać. Światełka było dzisiaj cudowne, trening był w porządku. No i fajnie spędziłem dzień. Śnieg pada, zima jest, chociaż wolałbym wiosnę. Sądziłem, że ta iluminacja świetlna będzie lepsza, że coś ciekawszego zrobią. No nie jest, nie jest to tak jak myślałem, ale jeżeli chcecie się gdzieś przejść, zobaczyć coś, no to wcale nie przeszkadza. Warto zobaczyć coś takiego. A jutro znowu siłownia. I znowu bieganie. I znowu trening. A do jutra muszę wypocząć. No tak. To cześć.